Prawie setka dzieci wzięła dziś udział w 9. Suwalskiej Spartakiadzie Integracyjnej Szkół Podstawowych. To uczniowie podstawówek z oddziałami integracyjnymi z Suwałki i Augustowa. Sportową rywalizację przygotowała Szkoła Podstawowa nr 11, która od lat stara się włączyć do zabawy osoby niepełnosprawne. To impreza, w której nie ma przegranych, bo wszyscy uczestnicy dostają nagrody, medale, dyplomy i puchary. O szczegółach Barbara Olszewska, szkolny pedagog. To był taki założony nasz główny cel, jeśli chodzi jeszcze o pierwszą, bo to już jest 9. w kolei, to przede wszystkim integracja społeczna, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Gośćmi już od wielu lat jest Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Augustowie i Szkoła Podstawowa nr 3 w Augustowie. Czekają na tę imprezę zawsze z oczekiwaniem. Nie ma zwyciężonych tylko i wygranych, tylko wszyscy zdobywają jakby na koniec te same puchary. Jestem z Augustowa, bardzo dobrze się bawiłam, biegałam, wszystko jest tu zapewnione, tak, obiad, prezenty, także warto jest tu przyjeżdżać. Szkoda mi trochę, że nie zajęliśmy pierwszego miejsca, ale i tak dziękuję wszystkim, szczególnie mojej mamie, tacie i siostrze. O, ja treningowo. Fajnie się bawiłam, było wesoło, radośnie. Bawiłam się tu dobrze, było fajnie, dużo było zabaw.